A więc różnice między grzybami i LSD. Więc jak powiedziałem, te różnice w psychodelikach pojawiają się dopiero przy większych dawkach. Więc ja tu będę rozmawiał, powiedzmy, o dawkach. Grzyby to 3 gramy w plus do góry i LSD 220-250 plus. Pierwsze co, takie metafory małe wam przytoczę. LSD to jest takie uczucie, jakbyście wsiedli do wielkiego Megazorda. Dosłownie jesteście jednym Super Power Rangersem i siedzicie w tym wielkim robocie i macie te wszystkie guziki, wajchy, kierownice i joysticki i możecie się tym wszystkim bawić i chodzicie bach, bach, bach. Możecie tańczyć robota, możecie robić wszystko. Nagle czujecie taką wolność i zabawę i po prostu szczęście płynące z doświadczenia, jakie macie w ludzkim ciele, organizmie i umyśle. I to wciskanie wszystkich guzików, eksploracja tego, co może twój umysł i co może twoje ciało, jest bardzo fajne. Więc to jest takie uczucie, jakbyście byli w wielkim robocie i po prostu się bawili przez 10 godzin nim. A grzyby to jest takie uczucie, jakbyście byli zamienieni w kulę armatnią, wsadzeni do takiej armaty i jak po prostu jakiś pitcher w sensie ten, co rzuca w baseballu, wystrzeleni gdzieś w kosmos i tak lecicie, wow! I tak jest, wiecie, policzki wam falują, jest takie, what the fuck, tyle tak dużo się dzieje. I później dolatujecie gdzieś tam do tego punktu, gdzie macie tylko energię potencjalną i macie takie, wow, widzicie cały świat z góry i macie taką ogromną świadomość i te, wow, i tutaj takie oświecenie, powiedzmy, swojego rodzaju można przeżyć. I później zaczynacie schodzić, już później sobie spadacie jak ta kula i możecie obserwować świat po drodze i w ogóle. I po prostu spadacie sobie, tak, po tym łuku spokojnie. Kolejną metaforą jest to, jak właśnie bierzecie, załóżmy, grzyby. Czekajcie, jak wam to pokazać? Muszę w tą stronę chyba. Więc jak bierzecie grzyby, to jest taka parabola, że ona rośnie, rośnie, rośnie i jest pewien pik i później sobie trochę wolniej niż rosła spada tak powoli. Jak wiecie, taki spadek z górki bardzo delikatny i znośny. A kwas jest taki, że jak te czytniki, kurwa, w... Bez kurwa, przepraszam. Jak te czytniki w szpitalach, gdzie serce monitorują puls. Tylko że ona nie waha się tak bardzo, tylko po prostu idzie bardzo szybko w górę, później schodzi tylko troszeczkę i idzie prosto przez kilka godzin dobrych i dopiero później zaczyna jednostajnie opadać. I to też nie tak szybko jak wchodziło. Szybciej, znaczy wolniej, szybciej niż grzyby. Może wolniej, może z tą samą prędkością. Pewnie to zależy z osoby do osoby. Ale to są takie, powiedzmy, metaforyczne przedstawienia tego, jak działanie rozkłada się w czasie. Inną różnicą byłoby to, że halucynacje, powiedzmy, dystorcje wizualne po grzybach są bardzo naturalne. Wszystko wydaje się falować, oddychać, wręcz tańczyć czasami wręcz trochę, tak drzewa, chodnik, jakby trawa, powietrze nawet, chmury, promienie słoneczne, wszystko praktycznie. A na kwasie wszystko wydaje się być jak w kreskówce. Dosłownie wydaje się takie, nie wiem, już wcześniej wam to powiedziałem, ale taka, czuć tam ludzką rękę dosłownie. Nie wiem, dla mnie, ja odniosłem takie wrażenie. Grzyby wydają się być takie bardzo naturalne i bardzo takie światowe. Zabawnie to brzmi, ale grzyby wydają się być bardzo światowe. LSD wydaje się być bardzo ludzkie. Bardzo ludzkie, bardzo znajome. Bardzo animowane. O, w ten sposób bym to nazwał. Animowane. Świat staje się bardzo animowany i wizje też są bardzo animowane. Czasami wręcz widać piksele, jak wam wcześniej powiedziałem, jak w Mario. Drzewa wręcz miały dla mnie piksele przy moim doświadczeniu. Więc bardzo piękne wizuale w jednym i w drugim przypadku.
Uważam też, że w przypadku LSD są one dużo trwalsze i dłuższe, więc jeżeli ktoś chce popatrzeć, to raczej polecam właśnie LSD, tylko na litość boską testujcie swoje substancje. Niebezpieczeństwo nielegalnego LSD jest to, że ludzie wam na tych kartonach rozlane mogą sprzedać cokolwiek, więc kupcie sobie tester, to naprawdę nie jest drogie. Jeżeli chcecie wziąć LSD, przetestujcie swoją substancję, będziecie mieć pewność i będziecie po prostu czuć się lepiej, będziecie mieli lepsze doświadczenie, nie mając paranoi, o Boże, co jeżeli wziąłem coś innego. A paranoja w tym stanie jest naprawdę horrorem, więc nie polecam. Lepiej czuć się dobrze i mieć pewność. Więc okej, wizuale. LSD jest bardzo dużo bardziej intensywne moim zdaniem i trudniejsze do, może łatwiejsze do zwizualizowania niż te psylocybinowe. Inną różnicą byłoby to, co to porównanie bardzo lubię. LSD jest bardzo takie, właśnie ten, jest tym teleskopem do umysłu. Bardzo jest takie, zamkniesz oczy i czujesz, że wchodzisz w siebie. Czujesz, że wchodzisz w swój umysł, w swoje ja, w swoje to wszystko, czym ty nie jesteś. Jakby jest to właśnie znajome bardzo. A na grzybach wydajesz się wychodzić na zewnątrz, zdajesz się jakby eksplorować świat na zewnątrz, na kwasie wydajesz się eksplorować świat wewnątrz. Jest to znacząca różnica. Właśnie mówię, przy tych większych dawkach czuć tą różnicę. Przynajmniej ja w taki sposób ją odczułem.